Cześć! Omówię makro DXF, najpopularniejsze i najczęściej kupowane makro z pakietu MacroSolid. Jak sama nazwa sugeruje, makro umożliwia generowanie plików DXF, a gdy mamy słowo kluczowe DXF, to najczęściej chodzi o blachy, części wytwarzane metodą cięcia laserem, wodą, plazmą. W SolidWorksie masz możliwość wyeksportowania takich plików z aktywnego modelu na zasadzie zapisz jako. Lub po uruchomieniu opcji eksportuj do DXF DWG z poziomu menu kontekstowego po zaznaczeniu operacji rozłożenia. Przed wygenerowaniem pliku ustawiasz, co poza konturem zewnętrznym blachy rozłożonej i otworami ma się w nim dodatkowo pokazywać: Między innymi ukryte krawędzie, linie gięcia, szkice niewchłonięte przez operację, ramka graniczna. Eksport DXF-ów odbywa się zawsze ze ściany nieruchomej operacji rozłożenia, z uwzględnieniem ustawień eksportu definiowanych w opcjach systemu. Do DXF-a możesz zapisać również cały arkusz rysunku 2D, jak i tylko zaznaczony widok. Przygotowanie plików do wypalenia dla dużego zlecenia to czasochłonne zadanie. Musisz otworzyć każdy plik. Zapisać rozłożenie jako dxf z przyjętym firmie schematem nazewnictwa do wskazanej lokalizacji. Do tego trzeba dodać czas niezbędny na obróbkę takich plików, ogólnie na weryfikację eksportu. Zdecydowanie automatyzacja tego zadania ma duży potencjał w ujęciu oszczędności w firmie i tutaj z pomocą przychodzi nasze makro. Makro dxf. Właśnie oglądasz działanie tego generatora uruchomione z poziomu tabeli BOM. Makro DXF umożliwia zaplanowanie nazwy generowanego pliku na podstawie danych wcześniej pobranych z modelu, takich jak materiał, grubość blachy, liczba sztuk czy też informacji wtłoczonych do właściwości pliku. Masz do dyspozycji sześć członów, między którymi wstawisz separator. Tutaj skonfigurujesz docelowe miejsce zapisu pliku. DXF zapiszesz przy pliku części. Przy pliku części, ale w wydzielonym folderze, np. DXF, lub jeszcze głębiej w podfolderze tego folderu DXF. DXF -y weksportujesz do jednej wskazanej lokalizacji, np. przy aktywnym złożeniu, z którego uruchamiane jest makro. Ścieżka zapisu może być bardziej skomplikowana, tworzona niejako w locie, a uwzględniająca np. właściwość, numer zlecenia. Dzięki wbudowanym funkcjonalnościom możliwe jest dalsze porządkowanie, sortowanie DXF-ów na podkatalogi według materiału, grubości blachy oraz informacji, czy blacha posiada gięcia, czy też nie. Poza opcjami eksportu, które daje sam Solidworks, makro potrafi wygasić otwory nieprzelotowe, zastąpić otwory z pogłębieniem walcowym i stożkowym na zwykłe oraz usunąć zewnętrzne pogłębienia stożkowe w otworach modelowanych kreatorem otworów. Dzięki czemu edycja DXF w blach niestandardowych w zewnętrznych aplikacjach skrócona jest do niezbędnego minimum. Tutaj uwaga: program ingeruje w operacje tworzące model, stąd wszystkie pliki zależne uruchamiane w tle będą automatycznie zamykane, a po wyeksportowaniu DXF model części będzie również zamykany bez zapisywania zmian. Ważne jest zatem, aby uruchamiać generator na zapisanym i przebudowanym modelu. Makro możesz uruchomić z poziomu okienka. Klikasz na przycisk z Zakładki Moje makra lub Płatne, ustawiasz opcję i uruchamiasz przyciskiem OK. Konfigurację makra możesz zapisać do jednego z 10 ustawień pod swoją nazwą, a następnie uruchamiać je już bez wywoływania okna z góry lub z zakładki BOM. Preferowanym trybem pracy z makrem jest właśnie uruchomienie automatu z poziomu zakładki BOM. We wcześniejszym filmiku skonfigurowałem widok przeznaczony m.in. do tego zadania. Mogę uruchomić wcześniej skonfigurowane makro na całej tabeli lub na zaznaczonych komponentach. W kolumnie gwiazdka dxf widzę ścieżki do plików względem domyślnego ustawienia makra, a w kolumnie gwiazdka dxf daty daty utworzenia plików. Klikając dwa razy na kolumnę gwiazdka DXF, otworzysz plik DXF w domyślnej przeglądarce. Do szybkiej weryfikacji DXF-ów możesz wykorzystać nasz autorski viewer. Podgląd nie odwzorowuje dokładnie zawartości pliku DXF, ale jest wystarczający do wyselekcjonowania plików problematycznych, wymagających dalszej modyfikacji. Zalecam uruchomienie makra DXF dla aktywnego złożenia jednak musisz wiedzieć o tym, że masz możliwość wygenerowania DXF-ów również tych, znajdujących się we wskazanym folderze. Zamknij wszystkie dokumenty SolidWorksa, a następnie wybierz folder do przerobienia. Program od razu nie będzie wiedział, który plik jest blachą, a który nie, ale w tym okienku możesz oznaczyć pliki jako blachy, zanim zostaną przekazane do tabeli BOM. Możesz pominąć oznaczanie i uruchomić pobieranie informacji o plikach, klikając na przycisk Pobierz. Macrosolid będzie otwierał plik jeden po drugim oraz pobierał dane i aktualizował informacje w tabeli BOM. Problematyczna będzie na przykład liczba części. Dla każdego elementu będzie przypisywana wartość 1. W tym trybie po prostu nie ma możliwości zebrania informacji, w którym złożeniu i ile razy występuje dana blacha w projekcie. A zatem w tym trybie zwróć szczególną uwagę na planowanie nazw plików DXF. Nie używaj funkcji quantity. Etap pobierania danych nie będzie konieczny, jeżeli nazwa pliku DXF ma być taka sama jak nazwa pliku SLDPRT. Pliki, które nie są blachą, będą otwierane, ale z nich makro nie wygeneruje DXF-ów, ponieważ nie mają operacji rozłożenia. Przynajmniej z tego mojego ustawienia, które przeznaczyłem tylko na blachę. I skoro jestem przy temacie DXF-ów dla modeli, które nie są blachami, od wersji 2020 masz możliwość wygenerowania pliku DXF z widoku. Przygotuję teraz dwa dodatkowe ustawienia, które z poziomu zakładki BOM dadzą mi możliwość wygenerowania dxf z widoku przód i góra. Wygeneruje DXF z okleiny z widoku gwiazdka przód. Tutaj przy okazji dobry przykład, aby pokazać działanie opcji, która usuwa zewnętrzny okrąg otworu z pogłębieniem stożkowym. Zakładka BOM sprawdzi się w 100%, jeżeli jeden plik SLD PRT będzie jedną bryłą. Jeżeli modelujesz wieloobiektowo, wystarczy przestawić jedną opcję, a makro wygeneruje DXF-y ze wszystkich rozwinięć Blach. W tym przypadku należy skorzystać z alternatywnej metody eksportu i odmiennego sposobu planowania nazwy, bazującej dodatkowo na właściwościach elementów ciętych. I na koniec generowanie dokumentu kompletacji zlecenia palenia blach. Do tego wykorzystam wcześniej skonfigurowane makro World Report oraz makro PIC. PIC zrobi zdjęcia blach przed lub po gięciach, które to dalej będą wykorzystywane przez makro World Report. Obok zdjęć pojawią się informacje o gabarytach, materiale, liczbie sztuk do wypalenia. Firmy, które nie mają Worda, mogą skorzystać z makra DRW Report i ostatecznie przekazać na produkcję wraz z plikami DXF zestawienie w PDFie. Pozdrawiam, Michał Karpiuk, ADK Solid.